Lyra, od 2 lat na rynku, sprawdzony mikrofon. Ara, również mikrofon od AKG. Wprawdzie nowy, ale AKG. Który wybrać? Dzień dobry, cześć, jestem Napoleon i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś porównanie 2 mikrofonów, marki AKG. Co mają te mikrofony wspólnego ze sobą, oprócz tego, że są z jednego brandu? Oba te mikrofony tak naprawdę są mikrofonami USB, czyli można jakby podpiąć je bezpośrednio do komputera, tudzież do innego urządzenia przenośnego za pomocą kabla USB, dzięki wbudowanemu interfejsowi, czyli po prostu dzięki wbudowanej karcie dźwiękowej. Środek nie potrzeba żadnego preampa i innego urządzenia, tylko za pomocą kabelka USB, jeden tudzież drugi mikrofon podpinamy do komputera. Przypominam, że o jednym i o drugim mikrofonie nagrałem osobne filmy. Linki oczywiście na dole w opisie i chyba tutaj u góry się gdzieś pojawią. Idąc dalej, za chwilę wypunktuję plusy i minusy tych mikrofonów, potem krótki test, czyli podłączę je i nagram oba, żeby można było porównać sobie barwę dźwięku, jaki ma jeden i drugi mikrofon. Oczywiście jeśli za mocno nie skompresuję tego YouTube. No i na koniec moje podsumowania. Więc co? Lecimy. I tak patrząc na wygląd, jeżeli chodzi o Lyrę, tutaj mamy taki klasyczny, kwadratowy mikrofon, można powiedzieć oldschoolowy. Mi on bardzo się podoba. Jeżeli chodzi o Arę, tutaj jest ten mikrofon bardziej obły, taki można powiedzieć bardziej nowoczesny. Na pierwszy rzut oka widać już, że mikrofony te są wykonane z dobrej jakości materiałów. Wszystkie pokrętła i przyciski są dopasowane, nic tutaj nie lata, nic tutaj nie wypada. Wszystko jest tak, jak powinno być. Przejdźmy teraz do rzeczy, które nie widać, a są też bardzo istotne. I tutaj mamy kolejną rzecz wspólną, czyli to jest to, że mikrofony te mają możliwość odsłuchu w czasie rzeczywistym, czyli mają wbudowane gniazdo słuchawkowe. Oczywiście ten odsłuch jest regulowany. Kolejna kwestia i tutaj już różnica. Mianowicie Lyra ma 4 kapsuły, dzięki czemu ma 4 charakterystyki działania. Jeżeli chodzi o Arę, ma tylko 2 kapsuły i 2 charakterystyki działania, kierunkową i dookólną. Jeżeli chodzi o różnicę, tutaj Lyra ma przycisk pokrętła Gain, którego nie ma Ara i jak kręciłem film, zwróciłem uwagę, że no, mogłoby to pokrętło i ta możliwość regulacji gaina mogłaby być. I tak naprawdę na sam koniec zostawiłem najważniejszą różnicę, a mianowicie jakość nagrywania. I tutaj jeżeli chodzi o Lyrę, można powiedzieć, że jest to jakość studyjna, czyli 24 bity przy 192 kHz. Jeżeli chodzi o Arę, to jest 24 bity przy 96 kHz. Przejdźmy teraz do testów. No i tak, mam podpięte teraz oba mikrofony. Zaczynam mówić do mikrofonu Lyra po prawej stronie. Tutaj ten wyższy waveform, który widzicie, się wyświetla. Co jeszcze? Oba mikrofony są podpięte do komputera i ustawione na 0 dB poziom nagrywania. Oba mikrofony ustawiona charakterystyka kardioidalna. Więc zobaczymy, czy zadziała przy okazji, bo mój komputer wydaje dziwne dźwięki, już chyba czas na niego i zobaczymy, czy tak naprawdę mikrofony będą zbierać z boku te dziwne przydźwięki wentylatora. Tak naprawdę testujemy tylko barwę dźwięku, gdyż barwę mojego głosu, który się nagra, gdyż tak naprawdę szczegółowe testy robiłem w osobnych filmach poświęconych tym mikrofonom. Oczywiście linki do tych testów znajdziecie poniżej. A więc zaczynamy. Spadła gruszka do fartuszka, a do tego 2 jabłuszka. A śliweczka spaść nie chciała, bo śliweczka nie dojrzała. Mówiłem do mikrofonu Lyra. Przełączam się teraz na mikrofon Ara. Spadła gruszka do fartuszka, a do tego 2 jabłuszka. A śliweczka spaść nie chciała, bo śliweczka nie dojrzała. Mówię ponownie do mikrofonu Lyra i teraz powiem Wam tak, że jestem ciekaw, czy będzie słychać po zmontowaniu całego filmu i wrzuceniu do YouTube'a różnicę. Jeżeli nie, będziecie musieli uwierzyć, że tak powiem, moim słowom, bo ja zanim przejdę do podsumowania, oczywiście odsłucham sobie ten dźwięk na słuchawkach
i podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami. Więc czas na podsumowanie. I tak, jeżeli chodzi o podsumowanie, nie wiem, na ile pozwolił Wam usłyszeć różnicę YouTube. Ja przed chwilą odsłuchałem sobie materiał na słuchawkach przed tym podsumowaniem, więc podzielę się moimi spostrzeżeniami. I tutaj, jeżeli chodzi o Lyrę, no jest jaśniejsza taka, nagrała też dla mnie więcej detali, z racji pewnie tego, że no studyjna jakość, czyli te próbkowania jest troszeczkę inne jak w Arze, ale Ara też sobie porodziła bardzo, bardzo dobrze. Więc co, który mikrofon wybrać? Ten mikrofon to dla tych, którzy tak naprawdę nagrywają podcasty, grają no do takich półprofesjonalnych zastosowań. Jeżeli chodzi o Lyrę, tutaj już można przed tym mikrofonem postawić dużo większe wyzwania, bo i jakieś nagrywki wokalowe i instrumentalne, dodatkowo podcasty z większą ilością osób, naprawdę dużo więcej ma zastosowań. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem, że zostawicie lajka i zajrzycie jeszcze na ten kanał na kolejne filmy. Ja Wam dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.